Inżynier może naprawić tutaj sabota z jakiegokolwiek miejsca na mapie oraz dodatkowo inżynier może skakać po wentach. Uważam, że inżynier powinien mieć jedno naprawienie na rundę, czy jedno naprawienie na grę? Na rundę. No na rundę, bo dobra, to... Dobra, to zaczynamy. Nie, kolor... Na grę byłoby git. Co ja wiem, to by było za mało trochę. Tak, to by byłoby trochę mało użyteczne. Ale on normalnie też może naprawiać. No i może skakiwać przez wenty, więc jest potężny w sumie. No nic, w każdym razie... albo coś takiego po środku, typu 2 na grę na przykład zrobić. Generalnie rzecz biorąc, nowa klasa postaci, inżynier. Potężna klasa postaci, która może naprawić chociażby światła w dowolnym momencie. Taka jest potężna. A my zaczynamy. Inżynier jest duża szansa, dlatego że jest nową klasą i po prostu chcemy, żeby częściej się pojawiała na początku. Potem zostanie to poukładane. Jest to po prostu nowa klasa, Green, wiesz, dlatego chcemy, żeby ona teraz w tym odcinku raczej się pojawiała, niż żeby się nie pojawiała. Żeby każdy miał potencjalnie okazję tą postacią zagrać. Czyli tu się spotykamy. Dobra. Idę w takim razie zobaczyć, co się stało w lapsach. Zresztą chyba raz na rundę to nawet jest po... O cholera. Ty Dentaruro. Mam torcza. Masz farta, mam torcza. W tym momencie moja rola nie ma sensu, bo dostałem, miałem egzo na Blackiego. Generalnie światła były włączone, dostałem też torcza i na światłach widziałem, znaczy wiesz, światła były włączone, a normalnie tak stoją u Blackiego. Nexa, dlaczego mówisz, że miałeś egzo na tego na Blackiego? To się automatycznie przyznaje, że teraz jesteś jesterem i teraz nie mamy powodu, żeby cię wygłosować. Co? No, teraz się zamieniasz Jestera po tej rundzie. A to nie widziałem! Mówiliśmy cię o tym. Dobra, no to nie, dobra, to przegrałem, no dobra, to jestem Jesterem, whatever. Ale graj z miastem, graj z nami, graj z nami. Ale gram z tego, no poza tym, że byłem executionerem, Jesterem, to jeszcze byłem torczem, no i generalnie IB na moich oczach rąbną mojego gościa, którego mam na Wej, to można być executorem i równocześnie torczem? Co? Tak. Czyli on kłamie. Serkiem. Czyli tak on nie tak kłamie. Tak swoją drogą, to investigator nadal jest nie do grania. Ogólnie okay, powiem, to chyba tak. U ciebie, Patmas. To przepraszam, że zrobiłem rundę, ale nie wiem, że IB rąbną Blackiego na moich oczach. Nie, Marli, zasubskrybował na pierwszym poziomie GG, Chachiksy. No, próbuję następnie rzucić, może on jest egzekutorem na mnie w tym momencie. Nie. Witam nowych subskrybenta. Ja bym miał egzę na IB, to byłaby genialna zagrywka. Nie, generalnie na moich oczach rąbną. Czekajcie, dajcie powiedzieć, co ja mówię. Tam nie było, jestem oskarżony. Ciszaj, cicha IB. Proszę szukać dziurę, dziękuję serdecznie. My się w ofisie mijaliśmy z Nexem generalnie i tam była też jedna osoba. Był tam Blacky, siedział cały czas, patrzył na bicia serca. Zostawiłem go właśnie, przebiegliśmy obok siebie, nagle zostały zwłoki znalezione, więc proszę mnie tutaj nie wpieprzać zbrodnie. Ogólnie jest to druga sprawa. Ty byłeś w medzie? Ja chciałem prąd naprawić. Ja chciałem... Druga sprawa, że dałem Nexę tarczę w ogóle jako medyk, więc tym bardziej się dziwię, że mnie wrabia. AB, no to w takim razie morflinga, no bo ktoś na mojej... Yoshi stał przy blanku. Ale ja nie stałem, ale Yoshi poszedł. Ja wrócił jako AB, no to minęło dosłownie 2 sekundy, bo ty Nexę z admina zbiegałeś, a to ale tak jak mówię, ktoś wyłączył światła, a jestem torczem, więc widziałem wszystko na światłach. Pobiegł AB do Blackiego, rozrąbał go i odbiegł. No to może morfling jest po prostu. AB, a gdzie byłeś teraz na końcu rundy? Ja jestem na skanie w aktualnym momencie. Widziałem, że ktoś wybiegał z... Mogę na pewno powiedzieć, z kim się mijałem? Z tobą i z Yoshim się mijałem. Ale ogólnie nie bronię AB za bardzo. Powiem, że widziałem teraz, że ktoś wychodził ze specimena górą. Kto wychodził ze specimena górą? Bo ktoś widziałem, że jest, że było, że ktoś przechodził przez śluzę. To osoba ze śluzy mogła wskoczyć do wenta i tam polecieć. Ze specimena... Dziękuję ci, Mentos, za... Stopić ci kurs. No czyli to jest albo AB, który się przebija, ale ciebie ktoś widział w ostatnich sekundach gry? Czy mnie nikt nie widział, no było zmęczone światło. No to ja no. Na skanie, no. No AB dał ci shielda, przecież ci powiedział. No dałem shielda Nexę przecież, no przecież on powinien mnie bronić w tym momencie, bo widział, że mu dałem shielda, bo stałem z nim na respie tylko. Ale chciał się ciebie pozbyć, AB. Tak jest Nexę. Chciał się ciebie pozbyć, nie wiadomo o co chodziło. Dobra, ciekawa runda powiem wam, bo byłem przekonany, że faktycznie to jest Nexę, ale jeśli chce się AB, ale je... Uuuu! Ile
4 miesiące, witam najlepszego impostora Majki. GG, trzeci X za 4 miesiące subskrybowania kanału. Takie rzeczy to się szanuje. No, takie rzeczy to się szanuje. Ale wracając do tematu. Generalnie, no i brakuje mi słowa. Generalnie. No i zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Cholera. Dobra, mam jednego impostora, właśnie go zabiłem. Co? Karigoda widocznie jest szeryfem. Nie wiadomo. Jest kwestia taka, że Mandzio, jak zawsze, jak biegnie do meda i wybiega w lewo, to jest impostorem. A normalnie biegnie do specimen roomu. No dobra, no to jak zabiłeś, no to... A, faktycznie, to jest typowy ruch Mandzia. Nie, no to... Możemy skipnąć, tylko zaznaczyłem, jakby ktoś ciało znalazł, żebyście nie myśleli, że ja. Nie, no po prostu. Mandzia ma takie zasady, że kiedy jest impostorem, to specjalnie chodzi tak, żeby zawsze go wyczaić. To się to tak... Movement impostora Mandzia. Jak szeryf się przyznaje, że zabił, no to jeżeli zabił, mam jednego impostora mniej, czyli Karigoda też leci, a jeżeli nie zabił, no to lepiej go wyczaić. A, no to ja zagłosowałem na skipa, ale spoko. Ja też zagłosowałem na skipa. Karigoda wydaje się ten, bo faktycznie to no, z tym. Szeryf. Bo faktycznie to z tym Mandziem brzmi no, bardzo wiarygodnie. No ale po co miałby zgłaszać? No, to no. Taktycznie, taktycznie. Nie no, bo faktycznie Mandzie tak zawsze robi. Karigoda, strzelaj do drugiego. Legit. Ale nie strzelajcie, chłopaki. Mandzio zawsze tak robi. Nigdy nie chodzi do specimena. No. Typowy ruch Mandzia. No, znowu go złapaliśmy na gorącym uczynku. I Mandzia nie ma. Tak, już zawsze wracę. Takie są zasady. Dokładnie, takie są zasady. Wiecie, jaki jest problem? Jestem sam, ale jest jeden impostor, więc w sumie luz. Więc w sumie luz. Jest jeden impostor. Jaka jest szansa, że akurat mnie zabije? O, proszę, AB graf. Dwóch podejrzliwców AB, z czego podobno AB jest niewinny. Spójrzmy mu w twarz i zobaczmy, czy faktycznie. A B. Ale... I teraz nie wiemy, czy on jest inżynierem. Czy może jest... bo inżynier może wchodzić do wentu. Czy może to jest zdrajca? Nie możemy na to pytanie tak łatwo odpowiedzieć. Oj, niebyczki. Dlatego postójmy tu się i kopentlujmy. Znaczy ten, no. Komplentacja. No wiadomo, o jakie słowo chodzi. O ten. Komplentowanie. Ale czemu on nie żyje teraz? I nagle Mityk zginie w tajemniczych okolicznościach. Nie, bo mi ktoś wytłumaczyć, jak to się stało, że chłop skakał. Nie, zasada jest taka, jak za długo w węcie się skacze, to się umiera w pewnym momencie. Musiał złamać tak, nogę. Złamał nogę i umarł. Złamał nogę i umarł. Gdyby no, kuska nie skakała po węgtach, to by dobra. Nóżki nie złamała. AB nie. Kto tam jeszcze AB z nami był? Zacha tam był, ale nie. No Bladi przez większość rundy z nami był. Bladi był. No Bladi nie mógł tego zrobić. Karigoda też nie mógł tego zrobić. Zaszka mógł to zrobić, self-reportować, ale to było bez sensu. Najgorsze jest to, że to każdy był przez chwilę. Bo Yoshi i Zacha tam byli przez chwilę. Jak dla mnie to Yoshi jest trochę taki, kurde, podejrzany, bo go nie było praktycznie. Powody. Aha. W tej rundzie przebiegałeś przeze mnie i mogłeś być spokojnie morflingiem. Mów tak do mnie dalej, no. No dobrze, teraz, mówię tak. A teraz ciebie z nami nie było, a większość nas wystaliśmy w jednym miejscu. Jak to nie byłem? Ja sobie przebiegałem obok was, bo no dobra, ale przez chwilę tylko byłeś. Ja jestem. Gdzie jest ciało? Gdzie jest ciało? Co się dzieje? No właśnie. Dobrze, cieszę się, że wreszcie mogę coś powiedzieć. Więc mamy teraz tak. Ciało jest w medbayu, z którego strony leciał niestety Yoshi. Natomiast tak, była trójka AB, Bloody Nexe i Karigoda, tak? Karigoda to miasto odległo, ale jeszcze wtedy bo ja z kamer wyleciałem. Poszedł, nie? Ja wyleciałem z kamer i nie wiem, gdzie był Fatma, w sensie może go widzieliście. Ja się mówię, ciało jest w medzie i może być troszkę unlucky pod takim kątem, że ktoś mógł przewentować i tam. Akurat był rąbnięty, jak Yoshi wylatywał, nie wiem. Ja byłem generalnie całą rundę na światło. Ale ja nie byłem tam przecież. Yoshi, przecież ty biegłeś z Medbeja. Nie biegłem z Medbeja. Ale on wtedy jeszcze żył, jak Yoshi biegł z Medbeja. Jak to się stało, że Mityk się teleportował? Skacząc z Venta z lewego się teleportował do Meda. Jak on to zrobił? Nie, no pewnie poszedł drugi owentek, jeszcze do Meda. W ten sposób. Animacji. No.
Może tak być. No mi śmierdzi self-reportem trochę, no ale to jest 7. Nie, no zgadza się, no mówię, to unlucky po prostu, że poleciałem sprawdzić i tyle, bo nie wyskakiwał długo. Sprawdzić, zbadać sprawę. No. Ale nie, 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 to jest sprawa dla reportera. To jest najdziwniejsza runda, jaką grałem w Among Us. No. Strasznie. Matrix skacze, łapie sobie nogę w węcie, umiera. Tak, to prawda. Jest dodatkowo do... Ej, a inżyniera można w węcie zabić? Chyba nie, co? Nie, on jest nie tam jakby bezpieczny. Nie, no nie można. Kurde, inżynier ma zajebistą klasę. Chowa się w węcie i wyje bando. I tylko wyskakuje raz na jakiś czas, myk, zadanie robi. I ten, i gitara się ma. Dobra, dokończmy taski. Imo, Zaha albo Yoshi. Ci... What the fuck? A... Czy Karigoda przeskoczył przed górą, wyskoczył dołem? Czy mi się coś przewidziało? Nie jestem pewien! Może mi się tylko przewidziało? Myślałeś, Zaha, że patrzę Witalsy? Czyli teraz... Ej, no. Ej, jak prawdziwy dobry królej, powinieneś patrzeć Witalsy. Nie patrzyłem! Ej, nie ma takiej, ma taką zasadę, Witalsy nigdy nie patrzy! Boże, Vlad, ile zasad tutaj to było piękne, tak schodzi to światło. Tak idealnie Zaha podbiega, zabija, ucieka, ja tak patrzę. Wiesz jak to na tym torczu wyglądało śmiesznie, jak ty z tą wyścigówką pobiegasz do Blackiego i kosisz i uciekasz? Tak? Tak. Jezu, coś pięknego. Czyli Zaha był morflingiem? Nie, ja byłem. Nie, Hej. I altruista może tak, strzesić martwego z kosztem swojego własnego życia. No dobra. Ja wygrałem na przedfejku Jontaska. Let's go. Nikt nigdy tego nie użyje, tej zdolności altruista, bo to przecież... Jakieś... Jak to nie? A skąd wiesz? Jak debil, po cholerę poświęcać swoje życie dla kogoś, ja nie wiem, dla o co chodzi. Dla przyjaciela, nie warto. Nie warto. Jesteśmy Jesterem. Będzie bardzo ciężko, ponieważ może nas szeryf rozstrzelić. No. Będzie bardzo ciężko, bo może nas szeryf roztegować. Dobra. Go do specimen, żeby nas nikt nie zabił. Jesteśmy Jesterem, tylko właśnie jest taki problem, że Jester teraz ma przesrane, bo ja muszę być sus. Nie mogę być za bardzo pepego. I zarazem nie mogę pozwolić, żeby szeryf mnie zajął. Co nie? Więc tak to niestety wygląda. Dobra, zaczekam tu chwilę. Został teraz, prawdopodobnie dojdzie do zabójstwa. Tak mi się wydaje. Poczekajmy, jak to zostanie wyłączone. I chodźmy to zbadać. Czy jakieś ciało jest w medzie? Kurde, boję się trochę wychodzić, powiem ci. Tam ktoś biegał, ja się boję wychodzić trochę. Dobra, mogę wyjść teraz, w końcu. Uff. Kto jest tym pajacem inżynierem, który światło nie naprawia? Widziałeś to, Filip? Ale też było już naprawione Zaprawił na początku, więc nie. Na admin... Ktoś zabił dosłownie przed chwilą przy tym, przy światłach. Ja tylko szybko jedną rzecz powiem, mianowicie byłem zresztą w admin roomie, na admin panelu pokazywało nam trzy osoby, a nie było trzy osób w admin panelu. Ja chciałem się zapytać, byłem... Słuchajcie, 10-12 sekund temu byłem w office i robiłem swipe'a karty. Kto jeszcze robił swipe'a karty, bo do niego dobiłem? To chyba był Mitrix albo Patmas, który z was? Ja nie, ja byłem Mitrix, na... Mitrix, to ty byłeś? Ja w specimenie jestem. A nie, to kto robił swipe'a karty? Ale chodzi o to, że i ten może mnie... to jest zbyt proste, fejkowanie taska. Dobra, kto robił swipe'a karty? No halo, no zgłoście się, Mandzie, no, to nie na pewno coś robił. A nie możemy szeryf zabić. Musimy no dobra, no chciałem tą osobę woczyścić, że jest czysta, ale ok. Czyli pewnie kto jest po lewej stronie, bo ktoś zabił dosłownie przed chwilą, bo jak biegałem jeszcze nie było ciała, zapaliłem światło i ciało było... Najlepiej będzie się nie odzywać, taktycznie. Nexa nie mógł zrobić tego killa, Yoshi i nie mógł... I Patmas 6-15, siemaczko Bledi. Znaczy Junkers, dzięki, muzyczka do ciebie. W tej rundzie za te... Słuchajcie, generalnie podejrzane. Było tak, że przebiegłem całego specimena, dobiegłem do adminia, tam stał Zaha, a ja tak, z Zaha byliśmy z Zaha na adminie i od specimena przyszli do nas na koniec rundy jeszcze Nexe i Yoshi. I no i czekaj, ale ja nie widziałem właśnie nikogo na adminie, żeby był w specimenie, a Mitrix mówi, że jest jeszcze teraz w specimenie na koniec.
Wydaje mi się, że Mitrix może tutaj troszkę tak nie do końca mówić prawdę. Mitrix był... Ja ostatni wszedłem do specimena po prostu. Ja widziałem, że tam się otwierały, zamykały, więc mogliśmy się minąć. Ale Mitrix chyba był w specimenie. Moim zdaniem... Jak sobie widzieliście? Mówię, tak ty się będziesz nie odzywać może. Może sami mnie zaczną podejrzewać. No właśnie. Jeżeli ciało jest po lewej strony, a nikt z lewej strony zbytnio nie był, to mi się wydaje, że mógł Karigoda zabić szybko i self-reportować teraz, bo nie wiem, nikt nie przebiegał tam tylko. No mimo wszystko mówił, że są trzy osoby na adminie, więc znaczy gdzie na adminie to mieć, czy... Ty, a Bladi co robił? Bladi w ogóle właśnie... Ja byłem przy zmianie, ale się cofnąłem, bo ja chciałem wychodzić, bo było cały czas ciemno, więc... No i poszedłeś górą do elektryka i ciachnąłeś tam. Nie poszedłem, zostałem na tym przejściu. No to dobra, no to mamy susa na Mitrixa za to, że jego zeznania nie są do końca rzetelne, no i Bladiego dlatego, że siedzi cicho. I w sumie nie ma sensownego ruta na tą rundę. Alibi w ogóle. No. Widzicie? To tak się gra. Już jestem sus, co nie? Ten dzień tylko najgorzej, jak mnie serw zabije. Ja mówię, to jest ciśnienie. Dobra, tak. Jesteśmy trochę... Wystarczy się nie odzywać i już jesteśmy podejrzani. To jest, kurczę, tak proste, że to się w głowie nie mieści. To jest po prostu... Mandzio roztegowany jest od razu. Wystarczy się nie odzywać i już jestem podejrzany, już jestem podejrzany. Natomiast nie możemy się za bardzo zabić, bo będzie głupio, jak się zabijemy, bo jak się zabijemy, to... To nie będziemy mogli być Jesterem być. Dobra, chodźmy za Patpazem może. Zobaczmy, co Patpaz zrobi. Dobrze, że się cofnąłem, ponieważ Yoshi stał z Nexe i teraz Nexe jest martwy, również Mitrix jest martwy. Ja wiem, gdzie jest Mitrix, ale kurde, mogliście nie zgłaszać ciała, już szedłem go walnąć! Co? Niestety. Mam pytanie, jeżeli ktoś miał specjalny komunikat, że ktoś próbował mnie zabić, proszę, żeby mnie teraz o tym poinformował. Okej, rozumiem, dziękuję. Wydaje mi się, że Yoshi jest odpowiedzialny za to zabójstwo. Nexe stał z Yoshim, wyszedłem, został włączony kamuflażer i po chwili Nexe jest martwy. Znaczy chciałem powiedzieć, że... Wąsa zapuszczam i zapuszczam wąsa. Generalnie dużo osób przebiegało w okolicy teraz, a jakby ja z Nexe spędziłem poprzednią całą rundę, więc jakby... Gdzie jest ciało? Kto jeszcze przebiegał? Wystarczy, że nie będę się odzywać, nie wiem, szczerze, Bladiego widziałem chwilę wcześniej Bladiego widziałem. Ja Bladiego mogę oczyścić, bo Bladi teraz całą rundę właściwie za mną biegał, pobiegł za mną do ofisa, potem się za mną zawrócił. No właśnie ja was dwóch widziałem, jak przebiegaliście i jeszcze... Tak, ja biegłem za Patmazem. W sensie nie chcę rzucać losowo, Bladi, nie? Bladi, ale... mnie widziałeś, że ja byłem za tobą? Nie widziałem cię. Dobrze, przepraszam, mogę? Przepraszam. Bo przebiegał Patmaz, Zacha i Bladi. No jakby, no nie wiem, tą trójkę osób widziałem, nie mówię, że ktokolwiek z nich... Ja Zacha, nie widziałem. Zacha był podejrzany dla mnie, bo jak wychodzi... Jak ja byłem może źle zrobiliśmy, że biegaliśmy za Patmazem. Zacha przebiegł przeze mnie, po czym się cofnął, to jakby chciał mnie dziabnąć, po czym się wrócił, jakby mu się nie udało. Okej. No mówię, no te trzy osoby przebiegały obok, nie? Jakby... Ale to tylko podejrzane jest zachowanie, a nie na zasadzie, że go oskarżą. Najbardziej oskarżą już jego. Okej, jesteśmy na 7, ja bym to skipnął. Wydaje mi się, że to mogła być para loversów, bo ja jakby osoby przy killu Mitrixa nie widziałem. Więc wydaje mi się, że po prostu Mitrix umarł. Gdzie byłeś? Ale jak Gil padł taka mocno, to mógł być łatwy double w sumie. Ale musiałbym na początku te ciała znaleźć, żeby koło nich biegać byczki. A to nie jest takie proste. Było światło w ogóle teraz, czy nie? Był kamuflaż. Kamuflaż był. Ja wiem, ale czy światło nie ma morphinga, jest kamuflażer. Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że również zginął inżynier, ponieważ wyłączyło się pierwsze światło w tej rundzie i nikt tego nie naprawił. Zatem inżynier... Może inżynier czekał na drugi ten, ja bym tylko chciał powiedzieć jedną rzecz, co nie? Mi się wydaje, że to byli loversi, bo ja patrzyłem w admin panelu dosyć dużo w tej rundzie i jakby nie widziałem, żeby po lewej, skąd mam wiedzieć, gdzie ta druga osoba, ale... I widziałem po innych stronach mapy gdzieś tam... Ogólnie wiedz, że była dzisiaj promka na piwa. Nice, to Mentos, nice, w takim razie. Dobra, Ejbiego musimy unikać. Ejbiego, bo jest zabijaką, co nie? Udamy, że tego nie naprawiliśmy. Nie, koło Ejbiego nie chcę biegać nawet. O Bożeś ty, jak blisko tutaj są osoby. Kurde, cały czas się te światła palą.
Kurde, jeszcze go się boję, szczerze mówiąc. Jej biego się boję, bo jest szeryfem. Okej. Okay. Zginął Patmas. Ale nie wiem gdzie niestety, nie bo widziałem was wszystkich na kamerach oprócz Patmaza. Ajajaj. Przybiegł do ciebie ktoś przed chwilą? Że do mnie ktoś przebiegł, no najbliżej mnie był Bloody. Okej, okay, to Bloody chciał ciebie zabić 3 sekundy temu. 3 sekundy temu to ja się z Karigodą mijałem. Wiecie co? Blisko. Ja zdążyłem odbiec od tak blisko. Między Vitalsami a przyciskiem, jakby miałem raport, w sensie miałem alert, więc to musisz to określić. Dla mnie w tym momencie, Karigoda jest dla mnie bardziej podejrzany, ponieważ Padma zbiegał z Bloody i był idealnym alibi dla Bloody'ego, więc wydaje mi się, że bardziej Karigoda może być za tego fraga. Otóż może przez alibi, nie, mi się zdaje, że to jest Yoshi na pewno pierwszym, a drugi będzie Bloody w tym wypadku, jeśli Mandzio ma tarczę od Zachy. Ale... Bo Yoshiego, Boże, nie wydaje mi się, że, że Bloody jest tego impostorem w tej rundzie. No, Bloody bardziej kurczę. Dobra, Mandzio, 3 sekundy temu był obok ciebie z Karigodą. Mijałem się z Karigodą. Yoshi Mandzio, też był niedobry. Mi się wydaje, że Yoshi miał podejrzany moment. Byliśmy dwóch bardzo głęboko na reaktorze. Mógłbym cię tam zabić, jak ja bym cię chciał zabić. Kurde, zabiłem cię w tamtym momencie. Bloody, co mówiłeś przed chwilą? Nie wtedy, Znaczy, no mi się wydaje, że z Karigody i Yoshiego to już jest bardziej podejrzany. Nie wiem, ale to miał taki dziwny moment po prostu. Okej, dobra. To Mandzio my wiemy chyba już, nie? Karigoda, ta? Zacha? Nie wiem. Czyli Karigoda? I się zdaje, że jest Yoshi, Bloody al Baby. Dobra, miejmy nadzieję, że jeszcze nas wygłosują. Nie wygłosują. Tylko AB będzie chciał mnie teraz romnąć, więc musimy spadać stąd. Tu spadamy. AB chce mnie zabić. A jestem Jesterem, więc potencjalnie może mnie romnąć. Idę się schować. Pierdziele to. Może mnie nie zabiją tutaj. Abi, bo Abi na pewno będzie chciał mnie zabić, bo jestem najbardziej podejrzany. Chyba, że już się go zabije. Mam nadzieję, że jak naprawię światła... Kurde, Abi! Zawalony! Zestrzelony, kurde, Yoshi! Tak, zabiłem go! Yoshi był! Egzekutioner i diabeła musimy wyrzucić! Cichaj! Będzie bardzo ciężko wygłosować diabeła. Będzie bardzo ciężko wygłosować diabeła. No tak, musimy wygłosować diabeła, jak diabeł zginie, to musimy być Jesterem jesteśmy, czyli musimy dać się wygłosować. Dobra, możemy zacząć atakować w sumie diabeła. Why not? Ja mogę robić zadanie? Nie, nie mogę robić zadań. XD, jak jestem Jesterem czy tam Executionorem, to nie robię zadań. Dobra, chill. Ale się boję! Czuję strach, cokolwiek spotykam, czuję strach. Jednak idę do specimena po zastanowieniu. Je, walić to, idę się ukryć. Muszę diabła wrzucić, to nie zmienia faktu, że ten. To nie zmienia faktu, że nie muszę się wcale tak ten wozić. Ja się boję stąd wychodzić. Jest i diabeł. Nasz ten. O nie, ktoś tu stoi. O nie! Ale że ja wszystkie taski mam? No, ty bez kitu, jest za mało zadań, to prawda. Amatorka na impostorce, amatorka. Ale ciężko jest teraz. Mitrix, czemu skoczyłeś z Venta? Nie wiem, bo jestem inżynierem na przykład. Ale Patwa z przypadkiem też nie skakał z Venta, XZ? Napisałem ci coś, Mandzio. Nie, ja od kamer szedłem, Bloody. Ktoś, nie wiem, ja wrażenie, że ktoś teraz skoczył do Venta na dole. No na pewno Mitrix zwentował, wtedy to jak się spotkaliśmy, Bloody, to ja od kamer szedłem, wiesz? Ej, a diabeł też u was ma ten? Czarny nick taki? Bloody! No nick ma! W sensie nick, kolor! Kolor ma! No ale masz, my wiemy, że już egzeka masz, bo musisz to o to chodziło!
Na kim on ma egzeka? Ale jestem uśledzony. Ej, ale wiecie, że ja pierwszy raz mam tą klasę i je zgłupiałem totalnie? No. Wydaje mi się, że chłop troluje z Jesterem. O, nie. Tak czy siak jest z Jesterem, no. Może jest właśnie. Tak czy siak jest. Ej, Bloody, a jaki masz kolorniku? Nie mogę ci powiedzieć, tajemnica. No raczej nie był to Bloody, raczej nie był to diabeł, jeżeli chodzi o ja nie mogę być, bo pamiętajcie, że ja zawsze jestem niewinny. Ale diabeł jest połączony miłością, bo ten początek brzmiał tak jakby... Ja bym zawsze połączony miłością. Ja wiem, kto jest połączony miłością. Ej, ale ja nie ogarnąłem, że to jest dlatego. W sensie... Wszyscy byli żywi. W sensie ten, nie miałem pojęcia, że czarny Nick ma się tak... Pierwszy raz mam taką sytuację, ostatnio jak byłem raz, to Patpas był, ale PPG odwaliłem teraz. Nie oznacza, nie. Ale Pega, ja pierdzielę. Ale siupson. Na głowie. Jeżeli grać The Binding of Isaac, to tęczowa kupa dawała ci specjalne buffy. Musisz go zabić. Lecz... Nie no, gdzie? Dobrze, to go zabiję. Nie! Ale siupa. No jeszcze torcza mam? Pierdzielisz, no, naprawdę mam torcza? Dobra, słuchajcie, a ja mam taką prośbę. Gdzie to jest napisane? Może wywalmy Bladiego z takiego powodu, że jak on się zamieni w Jestera, to tak czy siak będzie grać przeciwko miastu. Dlaczego? Nie. To jest totalnie bez sensu myślenie. Bloody, obiecuję, że będziesz grać z miastem. Przecież w momencie, kiedy jest się Jesterem, gra się z miastem. W sensie, jak wiecie, że jestem Jesterem, to nie stanowi żadnego zagrożenia. Ej, ale nie... Jak możecie mnie wygłosować... Wiecie, że jestem niewinny na 100%. Ej, jak możecie mnie wygłosować, wiedząc, że jestem Jesterem? No zastanówcie. Nie no, tylko po co by zagłosował na ciebie, Bloody? No, Mandzio, kto tam, Yoshi? Ktoś tam nie zagłosował. AB jeszcze no i mamy trzech zdrajców. No. Trzech zdrajców zasady. Mamy trzech zdrajców, co nie? Mandziu, więcej tasków w Nexcie, koniecznie, bo już się kończy. Dobra, idziemy za diabełem w takim razie. Gaugan 1. No, tak, diabeł, mam cię wygłosować. Znaczy, mam cię ten, wy ten tego. Ale niestety zdradziłem swoją pozycję, bo jestem debilem. Odwal się, Yoshi! Odwal się od nas! Gauganie 1. No. Jestem egzekutoriem. Co nie? Siema, diabełu. Okej. Dobra, no to kto to zabił? Kto zabił Patmaza? Ja zabiłem Yoshi. Patmaza. Nie, ja zabiłem Patmaza. Ale co ja? To ty chciałeś dostać? Ja zabiłem Patmaza, bo jakiego mi się gardział. Jakiego bufa dostałeś? Gównem. Co? Co? Proszę, czyli ty klejmujesz, że jesteś szeryfem? Nie klejmuję, po prostu nie miałem. No to w jaki sposób go zabiję? A, czyli jesteś szeryfem. Dobra, tak. No to klasyczną zasadą ja bym wygłosował szeryfa, ponieważ ja nie ufam Lexa, że jest szeryfem. A może? Stał na ciele, stał na ciele. A może wygłosujmy wszystkich, którzy na mnie głosowali? To jest dobry pomysł. Tak, dzięki ja zastawicie. Bo ja nie zginąłem, bo jeżeli nie zginąłem, a zabiłem, to znaczy, że Patmaz był impostorem 100%, tak? Albo był Jesterem. No właśnie. Albo Jesterem. Jesterem jest Bloody, bo chodzi za mną cały czas. I nie, jak? Jak był Jesterem, to by on zginął. To by zginął nie. Wtedy diabł. Nie, jest zabiony, zmieniliśmy. Jestera możesz zabić. Aha, zmieniliśmy to, ponieważ jest neutralny. Okay. A Patmas lubi zabijać, więc wątpię, żeby w pierwszej rundzie no jedna osoba tylko padła, jak gdyby Patmas. Czyli Nexa udaje się. Było tylko podejrzane, że jak ja robiłem questa, podszedł do nas Yoshi, popatrzył się i odszedł. No, chwilę, czaił jakby... się, co nie? Jakby chciał nas zabić, diabeł. No bo jeżeli chcesz... pochwalić, ale mu no, nie wyszło. Jeżeli chcecie mi wotować, biorę to na klatę. No nieprawda, hamie. Zostaw diabeła, on jest moim kolegą. Właśnie diabeł, bo ja chciałem cię uchronić. Ja cię chciałem przed Bladiem uchronić. Od czego? Od pajaca? No, za co wygłosowujemy Nexa za to, że zabił? Zreportowałeś wtedy ciała Nexa, jak ty zabierzesz. No właśnie, bo Karigoda, ale Karigoda potwierdzi, że ja na nim stałem specjalnie. Ale wiecie co, to byłoby dobre, gdybym był Jesterem, to by mnie wygłosowali. Coś sapi gównem, nie? Bo ma gówno. Gdybym był Jesterem, to by mnie wygłosowali. No dobra, czyli docelowo mamy wywalonego jednego impostora. Albo Jestera. Albo Jestera. Wydaje mi się, że jeżeli Bloody jest executionerem, a nie wydaje mi się, żeby robił w konia, więc on pewnie jest pajacem executionerem. Tak bym stawiał. Nie, bo ty jesteś jego celem, zatem cały czas jest executionerem głównie. No tak, no to nie jest ty. No to nie, diabeł jest moim kolegą, w życiu bym go nie skrzywdził. Na kolejnym spotkaniu, ponieważ jest rolą neutralną, czyli jest miastem, czyli nie chce wygrać z nami. W takim razie Patmas nie był Jesterem, bo nie może być Jestera. Mancio, zawsze chce wygrać z tobą. Z miastem. Wydaje mi się, że możecie mi ufać lub nie, ja skip na Abim. Skip na Abim, dobry pomysł. Co? Tak, taktyczny skip na Abim.
No, no nie, no proszę, o już myślałem. Abi mnie pilnował, Abi mnie pilnował. Abi jest z Mandziem Loversami, możliwe, że jeden z nich jest impostorem. Mandzi albo Abi, no obydwaj chcieli się Nexę pozbyć, nie wiadomo. Dobra, chodź mój przyjacielu diabełu. No, widziałeś co ty Joshi robi? Oglądamy telewizję? Oj, tak byczku. Telewizja? A mogę z wami, chłopaki, czy znowu będziecie podejrzani? Też idę, też idę. Dobra, oglądamy telewizję. Nowy program telewizyjny. Witam, oto jest moja prezentacja, gdzie chciałbym wam powiedzieć, dlaczego platforma Twitch TV jest lepsza do streamowania, aniżeli YouTube. Po pierwsze, nie jebie gównem. Dziękuję. Kawę piję. Dziękujemy. O, to była piękna przemowa. A wiecie, kto jebie gównem? Batmas, bo ma je na głowie. Aha. No, no już nie, bo go wywaliłem. Ja tu jestem ciągle. Ale nadal gówno ma. Wiem, że jesteś. Nadal masz gówno na głowie. Dobra, popatrzę sobie diabełowi w oczy może. W ten sposób nabierze ten, jak to się nazywa? W ten sposób nabierze tego, jak to się nazywa? Zaufania. Oj, tak byczku. I biegniemy w kółko. A ja w ogóle mam torcza XD. Teraz też się zorientowałem, że mam torcza, ale beka. Mam modyfikację torcz. A nie zauważyłem tego. Jestem najbardziej PPG runda executor ever. No po prostu jestem executor debil. No nic, mamy przynajmniej torcza. Tutu, 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 tutu. Tutu. Executor. Executor. Ta 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 ta. O proszę. Gdzie było to ciało? Bo go szukałem. Myślałem, nie, że ono było w labie. Na kamerach je widziałem. Mityx, ty rąbnęłeś. Nie. Yoshi jest pierwszym. Na 100%. To chyba Yoshi rąbnął, bo no ktoś się... No ale z jakiej no bomby ja... Miałem taki problem, że ktoś się za mnie przebrał i rąbnął diabeła i kurde, za szybko zgłosiłem. To jest troszkę... I dobra, ja powiem tak. Bloody, ty jesteś Jesterem, czyż nie? No, Madzio, jak myślisz? No to jestem, jestem. Słuchajcie, słuchajcie, no to, no to jeżeli tego, no to oznacza, że Yoshi i Mitrix to są impostorzy, zgaduję, i trzeba zagłosować na Mitrixa. Nie, bo ty, Mandzio, jesteś z Abi Loversami, który z was jest impostorem. Głosujemy na Mitrixa. Oj, nie, 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 oj, bo... Yoshi, Mitrix. Głosujemy na Mitrixa, musimy go wywalić, Bloody, nie mamy dobra, innego Yoshi, wyjścia, musimy go powstrzymać. Yoshi, dobrze, Yoshi ja, nie ma żadnego Mitrix. Deala. Dobrze, ale słuchaj, ja bym ej, ja mam deala, zagłosujcie wszyscy na mnie. I tak, to jest beznadziejny deal. Yoshi, jest taka zasada, bo Mandzio robi pod siebie teraz, żeby wygrały Loversi, bo oni są nie, Loversami ja, na 100%. Ja mogę nie, nie, zagłosuj nie, na Bloody'ego, żeby Bloody wygrał, proszę Yoshi, cię. Yoshi, Yoshi, przyjacielu, oj, dobry zagłosuj pomysł. Na Mitrixa nie, z takiego powodu, że ja, AB to jest mój przyjaciel impostor. Yoshi, zagłosuj na mnie. Ja wiem to. Jaki jest problem, Yoshi? Ale wiesz, jaki jest problem, wiesz jaki no, jest problem, Mandzio, no, że ty mnie podejrzewasz, a Yoshi, ja tego. Yoshi, nikt się nie podejrzewa, Yoshi, no. Yoshi, dobra, to ja ci powiem tak, ja ci powiem wprost. Yoshi, zagłosuj na Yoshi, mnie. Ja ci powiem daj tak jak, ja byś nie miał żadnej szarej komórki. Yoshi, ja wiem, że AB jest impostorem, ja wiem, że ty jesteś impostorem i chcę wygłosować Mitrixa, który jest crewmate'em, tak, okej? Okay? Bo on chce tak, wygrać miłością Yoshi, Mitrixa. Zagłosuj na mnie, Yoshi, zagłosuj na mnie. Miłość zawsze wygrywa, spokojnie. Nie daj się go mamić. To wygram ja. Nie daj się go mamić, Yoshi. Jesteś Yoshi, silniejszy! Zagłosuj na Bladeusza! Grasz i tak, a tak to może Bloody wygrać, a nie oni. No oczywiście! Za bardzo. Dlatego ta wygrana jest jeszcze bardziej gówniana. Yeah.